Mistrzostwa Polski Juniorów Szachach Błyskawicznych i Szybkich, Hala Stulecia Wrocław, arcymistrz Marcin Tazwir. Ze mną w studio pani wiceprezydent miasta Wrocławia Magdalena Piasecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydent, jak podoba się oprawa tego turnieju? Czy można ją porównywać, czy można ten turniej już porównywać do World Games? Oprawa jest przede wszystkim wspaniała, bo sami uczestnicy tworzą taką doskonałą oprawę. No i ilość tych uczestników, która zjawiła się w Hali Stulecia, bo to jest ponad 1000 osób, zatem bijemy rekordy. Ja tym bardziej się cieszę, że impreza znowu wróciła do Wrocławia po 3 latach, zatem atmosfera jest wspaniała. Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie widzę tu telefonów komórkowych ani tabletów, więc tym bardziej cieszę się, że ci młodzi ludzie zostawili sprzęt elektroniczny przed wejściem do Hali Stulecia i skupiają się tylko i wyłącznie na grze w szachy. Jak zresztą zobaczyliśmy przed momentem, akurat tego nie było w kadrze, natomiast to ludzie dorośli teraz używają komórek teraz więcej niż w tym miejscu niż dzieci. Natomiast ja mam takie pytanie, czy Wrocław nie chciałby ewentualnie pobić rekordu Katowic, jeśli chodzi o ilość uczestników turnieju szachowego? Na razie rekord właśnie należy do Katowic. Tam grało 1500 osób podczas mistrzostw szkół podstawowych, gimnazjów, liceów. Natomiast tutaj w mistrzostwach gra 1009 albo 1011 osób. Różne źródła podają różne informacje. Natomiast czy istnieje taki pomysł, czy Dolnośląski Związek Szachowy rozmawia z magistratem o tym właśnie, o takiej właśnie imprezie, żeby większą jeszcze zrobić? Moim zdaniem powinniśmy rozpocząć takie rozmowy, bo Wrocław uwielbia bić rekordy i nie ukrywam, że byłoby mi niezmiernie miło móc pobić taki rekord w ilości uczestników i jeżeli możemy sobie wzajemnie pomóc i przyciągnąć tą dużą, ponad 1500 osób do Wrocławia, grupę ludzi, więc z wielką przyjemnością będziemy wspierać takie działania. Czy miała Pani do czynienia wcześniej z szachami? Czy grała sama Pani, bądź czy uczestniczyła może Pani w takich turniejach, bądź ktoś ze znajomych, dzieci, bądź Pani w takich mistrzostwach? Ja jako dziecko próbowałam z dziadkiem gry w szachy, natomiast w tym momencie nawet nie siadłabym w szrank z tymi uczestnikami, którzy właśnie zasiadają w Hali Stulecia, bo dla mnie oni już są absolutnymi mistrzami. Oczywiście. Wrocław słynie z szachów, jeśli chodzi o nasze środowisko. W poprzednich latach drużyna Polonii Wrocław, najlepszej wrocławskiej drużyny, zdobyła medal Mistrzostw Polski Seniorów, drużynowe mistrzostwo Mistrzostw Polski Seniorów. W tym roku na podium też mieliśmy przyjemność powitać obecnych mistrzów Polski drużynowych, a tym razem juniorów. Także mam nadzieję, że dalej będzie się to rozwijało. Ci juniorzy zostaną świetnymi seniorami. Chciałem zapytać, jeśli chodzi o klimat szachów, jak jest postrzegany właśnie przez przez prezydium Wrocławia. Każda dyscyplina sportowa jest bardzo dobrze widziana we Wrocławiu, tym bardziej szachy, które mają tak długą tradycję. Być może powinniśmy jeszcze bardziej rozpromować to wydarzenie, aby przyciągnąć grono ludzi, którzy być może jeszcze nie grywają w szachy, żeby przekonać ich do tego, że tak jak już wspomniałam wcześniej, szachy to nie tylko sport, ale nauka i sztuka. Zatem jeżeli będziemy młodemu pokoleniu pokazywać korzyści wynikające właśnie z wczesnego rozpoczęcia gry w szachy, być może zachęcimy ich rodziców do tego, by posłali je na kurs, czy też sami z nimi zaczęli grywać w szachy. Zgadza się. Jeśli chodzi, jest taki program Edukacja przez szachy w szkole we Wrocławiu, bardzo dobrze prowadzony. Wiele szkół już jest zaangażowanych w to szkolenie. Dzięki temu na pewno dużo więcej młodych szachistów będzie grało we Wrocławiu. Mam nadzieję też, że czy złoży Pani taką obietnicę, że nauczy się na tyle grać, żeby zagrać w Mistrzostwach Polski Administracji Publicznej? O proszę! No to odbywają się takie w Warszawie. Odbywają się, ale co roku? Tak. Ale w tym roku już się odbyło, czy dopiero? W grudniu będą, z tego co wiem. Czasu jest mało. To być może w kolejnym roku, być może zobaczymy, czy zdążę do grudnia, ale jak najbardziej będę musiała, taką obietnicę mogę jak najbardziej tutaj na stół położyć i zacząć przygotowywać się do gry w szachy. Będziemy trzymali za słowo. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.